Hejka, tu Trashing Bad. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w King of Dragon Pass. Okej, tak więc głosowanie zakończone i możemy już dokonać utworzenia naszego klanu. Podczas przygotowań do Wielkiego Ślubu wybraliście tutaj opcję numer 1, a więc nasi mężczyźni i kobiety odziani w lśniące zbroje stali na straży z Elmalem, aby chronić świętujących przed licznymi wrogami Orlanta. Tak więc naszym głównym bogiem będzie właśnie Elmal. Nieco utrudni to rozgrywkę, ponieważ Elmal jest najmniej popularnym spośród tych trzech bogów. Z kolei pierwszym słynnym wydarzeniem była bitwa na wygasłym polu, gdzie chówcy Orlanta pokonały te jego najgorszego wroga, Jelma Jasnego Cesarza. I dzięki temu nasi dowódcy wojskowi będą nieco bardziej skuteczni. No a co do nieznajomych, czy też Naldabin, to nasi przodkowie zaadoptowali ich jako rodzinę. Podobnie będziemy musieli postępować w przyszłości, inaczej możemy ściągnąć na siebie gniew naszych przodków. Z kolei naszym starożytnym wrogiem, z którym najczęściej walczyliśmy, był Ukkar Gra, a więc król pasmolijskich zwierzoludzi. Co do polityki naszego klanu, to była ona zrównoważona. Nie będziemy więc specjalistami ani od wojny, ani od pokoju, jednak będziemy mogli sobie pozwolić na dość elastyczne działania. Z kolei pierwszym bogiem, którego obudziliśmy, był Orlant Ojciec. Nastawienie naszych przodków do smoków było pozytywne, dzięki czemu poznaliśmy ich smoczą wiedzę. I po dotarciu do smoczej przełęczy z Hjortlandu, rościliśmy sobie prawa do nieco większego terytorium niż potrzebujemy, tak aby móc wzrastać. Tak więc nasz klan nosi nazwę klanu Wirka. Będziemy grali na średnim poziomie trudności i będzie to w cudzysłowie krótka rozgrywka. No tak naprawdę to może ona być bardzo, bardzo długa i naszym głównym celem będzie tutaj zjednoczenie kilku klanów, tak aby utworzyć plemię i przez 10 lat utrzymać tytuł królewski. Okej, tak więc mamy tutaj naszą nowo zbudowaną tulę, no, która nie jest ufortyfikowana, nie licząc tego wykopanego rowu. Mamy już tutaj kilka wybranych pól uprawnych. Dookoła pasą się nasze zwierzęta. Mamy także kapliczkę naszego głównego boga Elmala, a także kapliczkę Orlanta. Okej, na samej górze mamy w tej chwili tutaj nazwę naszego klanu, a więc klanu Wilka. Rok, który właśnie dobiega końca, a także porę roku. A mamy w tej chwili tak zwany święty czas, a więc okres, który dzieli kolejne lata. Jest to niezwykle ważny moment, ponieważ właśnie w tym czasie dokonuje się podział magii klanowej. Mamy więc tutaj 7 punktów do rozdania na kilka kategorii. W przyszłości to właśnie wy na drodze głosowania będziecie decydowali, jak podzielić te punkty. No jednak tego roku zrobię to samemu. Mamy tutaj także reputację naszego klanu, która plasuje się mniej więcej w połowie pomiędzy zbieraczem patyka a królem. W zależności od powodzenia, bądź też klęsk naszego klanu, nasza pozycja będzie wzrastała lub malała. Po lewej stronie mamy bardzo ważną rzecz, a więc przepowiednie na przyszły rok. A nasi wróżbici zapowiadają udane zbiory. Omeny mówią także, że dokonanie wypraw i eksploracji będzie udane. Okej, na dole mamy tutaj kilka podstawowych zasobów, a więc bydło, które jest bardzo ważne, ponieważ jest ono podstawowym wyznacznikiem bogactwa klanu. Mamy także dobra, które są ekwiwalentem pieniędzy w tym świecie. Pożywienie, które jest niezbędne naszym ludziom do przetrwania. Całkowita populacja naszej tuli, ilość naszych tanów, a więc elitarnych, zawodowych wojowników, a także punkty magii w rezerwie. No a postacie, których portrety widzicie na samym dole, to przedstawiciele naszej rady klanowej. I to właśnie od nich zależy powodzenie naszych działań, służą oni nam także poradą.
Okej, tak więc w tej chwili dokonuję rozdziału punktów. No i co prawda nasi wróżbici przypowiadają udane zbiory, ale tak na wszelki wypadek, aby uzyskać nieco większą nadwyżkę, daję jeden punkt na zbiory. Jeden punkt na zdrowie, tak na wszelki wypadek, a także na stada. Jeden punkt na myślistwo, ponieważ omeny zachęcają nas do dokonania wyprawy eksploracyjnej. I damy także jeden punkt na wojnę. No ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś nas najedzie, bądź też sami będziemy zmuszeni do działań wojennych. No i dwa punkty magii pozostawimy w rezerwie. Okej, mamy więc początek roku 1330 i porę morza, która jest ekwiwalentem naszej wiosny. Nasi ludzie zajęci są obsadzaniem pól, dlatego też tradycyjnie nie przeprowadza się w tym okresie działań wojennych. No ponieważ ludzie oderwani od pracy na polach oznaczają mniejsze zbiory i w konsekwencji głód. No i mamy tutaj dość rozbudowany interfejs gry, którego jednak nie będę tłumaczył całego naraz. W tej chwili patrzymy na ekran populacji, która głównie składa się z farmerów, a także ich dzieci. Mamy także dziesiątkę wepentanów. Są oni zawodowymi wojownikami, którzy są najlepiej uzbrojeni i jadą do walki konno. Nie tylko patrolują oni nasze granice, ale także stanowią elitę na polu bitwy. Mamy także 28 możnych, spośród których właśnie rekrutujemy przedstawicieli naszej rady klanowej. Mamy także dziesiątkę rzemieślników, którzy wytwarzają dobra i ósemkę myśliwych, którzy polują na zwierzęta, a także likwidują szkodniki, dzięki czemu nasze zapasy są w stanie lepiej przetrwać zimę. No i na samym dole mamy także trali. Jednak dokonaliście wyboru, że nasz klan tradycyjnie nie stosuje niewolnictwa. Mamy tutaj także neutralne morale naszego klanu, a także naszych farmerów i tanów. No i tutaj naszym pierwszym ruchem, ponieważ jest to gra turowa, będzie reorganizacja naszej rady klanowej. No i to właśnie od tych ludzi będzie zależało powodzenie wykonywanych przez nas zadań. Będą nam także służyć bardzo cenną poradą. Posiadają oni szereg umiejętności, wiek, a także wyznanie. No i tutaj bardzo ważne jest, aby mieć jak najszerszy wachlarz przedstawicieli rozmaitych bóstw. Okej, tak więc na początek wybieramy naszego lidera klanu. No i tutaj oczywiście najważniejszą umiejętnością jest przywództwo. Idealnie powinien być to przedstawiciel naszego głównego boga, jednak niestety wśród naszych możnych nie mamy żadnego przedstawiciela Elmala. Dlatego też będzie to przedstawiciel naszego drugiego boga, Orlanta, a więc 27-letni Hendrik. Jest on bardzo dobrym dowódcą i bardzo dobrym wojownikiem. No jednak nie błyszczy on w tych umiejętnościach. Niestety jednak nie posiadamy tutaj lepszego kandydata. Czas teraz na specjalistę od walki i przywódcę naszych wojów. Chcemy tutaj oczywiście przedstawiciela innego boga i będzie to 38-letni wyznawca boga śmierci Humakta, niejaki Minaryt. Jest on doskonałym wojownikiem, lepszym niż Hendrik i równie dobrym dowódcą. Czas na naszego głównego kupca i negocjatora. No i tutaj najbardziej utalentowana jest 60-letnia wyznawczyni Ernaldy, Ernaldes. Jednak wybierzemy na to stanowisko nieco mniej utalentowanego wyznawcę mówiącego boga Isariesa. A to właśnie ten bóg jest patronem kupców i negocjatorów. Tak więc decydujemy się tutaj na 26-letniego Ordaga. No a poza tym niestety Ernaldes ma już 60 lat, a więc w każdej chwili mogłaby niestety umrzeć. Dlatego też decydujemy się tutaj na kogoś młodszego. Czas na specjalistę od obyczajów i praw. No i tutaj idealny byłby przedstawiciel wiedzącego boga Lankora Mai. Niestety nie posiadamy takiego wśród naszych możnych.
Mamy tutaj jednak 55-letnią Janiot, wyznawczynię leczącej bogini Chalany Aroy, której znajomość obyczajów i praw jest wręcz niespotykana. Tak więc będzie ona tutaj bardzo dobrą kandydatką na to stanowisko. Okej, czas na członka rady, który będzie specjalistą od magii. I wybierzemy na to stanowisko doskonałą w tej dziedzinie 30-letnią wyznawczynię bogini Ernaldy, niejaką Brennę. Czas na rośliny. No ale cóż, mamy już tutaj przedstawicielkę Ernaldy w naszym klanie, dlatego też damy na to stanowisko Orlewa. No, ten jest przedstawicielem boga sztuczek i podstępów Eurmala. A posiadanie takiego wyznawcy w Radzie Klanu potrafi być bardzo przydatne, jednak może też sprawiać kłopoty. Tak czy inaczej, jest on chyba tutaj najlepszym wyborem. Został już tylko specjalista od zwierząt, którym będzie 35-letni wyznawca boga orki Barntara, imieniem Rangor. Okej, tak więc nasza rada zreformowana, jednak w najbliższej przyszłości nie będziemy mieszać w tym składzie. Okej, cały czas mamy porę morza i myślę, że naszym kolejnym ruchem będzie zwiększenie ilości naszych tanów. Nasi doradcy, a więc Hendrik i Ordak, mówią, że możemy sobie na to pozwolić. No a z kolei Minaryt mówi wprost, że mamy zbyt mało tanów, aby skutecznie bronić naszego klanu. No a Orlew żartobliwie mówi tutaj, że nie mamy się co przejmować o tanów, sugerując, abyśmy wynajęli nieco więcej dobrych kucharzy czy też tancerzy. Jednak posłuchamy tutaj innych przedstawicieli naszej rady klanowej, rekrutując 4 dodatkowych tanów pośród naszych obiecujących karlów, czyli chłopów. Moglibyśmy także zrekrutować ich spoza klanów, oferując dodatkowe dobra, jednak powinniśmy chyba znaleźć kandydatów wśród naszych ludzi. Tanowie są elitą na polu bitwy, jednak nie ma co z nimi przesadzać, ponieważ są oni bardzo kosztowni w rekrutacji, a także w utrzymaniu. No i świetnie, udało się znaleźć kandydatów, mamy w tej chwili 14 tanów. Cały czas mamy porę morza, a więc okres, w którym nasi ludzie pracują na polach. Okej, tak więc spójrzmy w tej chwili na mapę Smoczej Przełęczy. Tak więc mniej więcej tutaj znajduje się nasza tula. Na czerwono zaznaczone są klany, z którymi mamy właśnie, a więc coś na podobę wojny. No i naszymi przeciwnikami jest tutaj klan Dzikiego Kota na południu, a także klan Hirhaven na zachodzie. Pozostałe klany, które są zaznaczone nieco bardziej na czerwono, są do nas wrogo nastawione. Te bardziej na niebiesko są naszymi przyjaciółmi. I mamy tutaj jeden sojuszniczy klan, a więc klan Karandoli, znajdujący się na południowy wschód od nas. No a co do samej Smoczej Przełęczy, jak widzicie, jest ona olbrzymia i kompletnie nie mamy pojęcia, co się w niej znajduje. No i ponieważ dopiero co tutaj przybyliśmy i zbudowaliśmy naszą osadę, nie znamy nawet dokładnie naszej własnej ziemi. Okej, tak więc cóż, omeny mówiły, że wyprawy badawcze będą raczej udane, dlatego też wyślemy tutaj niewielką grupkę, aby dokonali rekonesansu na naszych najbliższych ziemiach. Okej, tak więc ta grupka zwiadowców będzie składała się głównie z tanów, no bo nie chcemy tutaj odrywać od pracy zbyt wielu chłopów. Tak więc na czele ekspedycji stanie nasz dowódca wojskowy Minaryt i niech normalnym tempem zbada najbliższą okolicę. Podczas eksploracji nieco dalszych zakątków naszej tuli, Minaryt i jego ludzie rozbili obóz w pobliżu niewielkiego strumienia. Kiedy jego ludzie pełnili straż w nocy, byli zaskoczeni, gdy ujrzeli, że wiele kamieni w pobliżu tego strumienia błyszczy w ciemnościach niczym gwiazdy. No i świetnie, nasi rzemieślnicy byli niezwykle podekscytowani z powodu odkrycia tych kamieni, ponieważ mogą z nich wyrabiać bardzo kosztowne amulety.
a nasi sąsiedzi także prawdopodobnie byliby zainteresowani handlem tego zasobu. No świetnie. Okej, mamy w tej chwili nową porę roku, a więc porę ognia. Jest to odpowiednik naszego lata, pola są obsadzone i ponieważ nasi ludzie mają w tej chwili nieco wolnego czasu, jest to tradycyjny okres na dokonywanie rajdów. Spójrzmy więc na zakładkę militarną. Mamy więc tutaj nasze fortyfikacje, które na tą chwilę składają się jedynie z wykopanego rowu. Oczywiście moglibyśmy zbudować dodatkowe struktury obronne. Możemy liczyć na 176 piechurów rekrutowanych spośród chłopstwa. Mamy także 14 łebentanów. Okej, tak więc na wypadek pojawienia się wrogiego rajdu zwiększam nieco ilość naszych zewnętrznych i wewnętrznych patroli. Zadanie to wykonują oczywiście nasi tanowie. No a można tutaj dokonywać albo przeprowadzanego ukradkiem krowiego rajdu, można też dokonać tradycyjnego rajdu, kiedy zwołuje się olbrzymią armię, aby złupić ziemię przeciwnika. Jednak na tym etapie nie będziemy tego robić, tylko niewielkim kosztem 10 dóbr postawimy wieżę strażniczą, która powinna nam ułatwić wykrywanie potencjalnych przeciwników. Okej, wieża zbudowana, cały czas mamy porę ognia i chyba zdecydujemy się na dokonanie krowiego rajdu. No ponieważ bydło jest tutaj niezwykle ważne, a moglibyśmy po prostu łatwym kosztem nieco wykraść tych krów naszym przeciwnikom. No i tutaj naszym celem będą nasi wrogowie, a więc klan, z którym mamy rodową waśń, Hillhaven. No i nasz przywódca klanowy, Hendrik, słusznie zauważa, że jeśli wyślemy zbyt wielu wojowników, to zostaną oni wykryci i zmuszeni do walki. Dlatego też decyduje się tutaj na niewielki oddział 5 piechurów i 5 tanów, którego celem będzie przekraść się niepostrzeżenie na terytorium Hillhaven, tak aby wykraść im bydło. Ale niestety nasza wyprawa zawiodła. Minaryt donosi nam, że patrole Hillhaven wykryły ich i zwołały swe główne siły. No i nasi ludzie mieli tutaj niezwykle dużo szczęścia, że zdołali w ogóle uciec. No cóż, trudno, nie udało się. Coś było bardzo nie tak z tą dostawą wina, którą otrzymaliśmy w handlu od klanu Tedanlingów. Wprawiło ono część ludzi, którzy je wypili, w szał. Zaczęli oni deptać nasze zbiory. Niektórzy nawet zranili innych w swym oszalałym stanie. Niektórzy powiadają, że nad ludźmi, którzy byli opanowani przez to szaleństwo, widziano unoszące się złe duchy. Ach, tak więc cóż, będziemy mieli chyba nieco mniejsze zbiory, a także nieco rannych ludzi. No i jak mamy tutaj postąpić? Opcja numer 1, możemy zażądać odszkodowania od Tedanlingów. Możemy też natychmiast wylać pozostałość szalonego wina. Możemy złożyć ofiarę bogom, aby ochronili nas przed tymi złymi duchami. Możemy posłać po szamanów, aby dokonali egzorcyzmów i przegnali złe duchy. Moglibyśmy także użyć magii naszego sztukmistrza, aby po prostu podesłał te złe duchy jakiemuś innemu klanowi. No tak więc przed nami trudna decyzja. Zobaczmy, co mówią nasi doradcy. Nasze relacje z Tedanlingami są kiepskie. Raczej nie dostrzegą oni sprawiedliwości w naszych żądaniach, mówi nasz przywódca Hendrik. A tak więc nie sugeruje on tutaj żadnej opcji, jednak odradza tutaj opcję numer 1. Minatyr zwraca uwagę, że Tedanlingowie nie są wojownikami. Jednak ten także nie sugeruje tutaj żadnej opcji. Nigdy nie można znaleźć szamana, kiedy się takiego potrzebuje, mówi nasz sceptycznie nastawiony negocjator Ordak, który sugeruje, aby po prostu wylać pozostałość tego szalonego wina. Z kolei nasza niezwykle uzdolniona specjalistka od praw i obyczajów, a więc Janiot,
sugeruję, aby po prostu zażądać odszkodowania od Tedanlingów. Twierdzi ona, że nasze szkody warte są 20 krów. Z kolei nasz główny mag, a więc Brenna, twierdzi, że nasza magia jest silna i powinniśmy złożyć ofiarę bogom. Jednak nie Eurmalowi, no ponieważ ten nigdy nie rozwiązuje problemu bez powodowania jeszcze gorszego. Tak więc sugeruje ona tutaj opcję numer 3, aby złożyć ofiary bogom. No i właśnie, wyznawca boga Eurmala, a więc nasz sztukmistrz Orlew, sugeruje, że może użyć swojej magii, tak aby podesłać te złe duchy jakiemuś innemu klanowi. Na przykład naszym przeciwnikom. No z kolei nasz farmer Rangor przypomina, że zły król Urgrain specjalnie prowokował duchy swych przodków, aby udowodnić, że był królem pomiędzy królami. Z czasem jednak tego pożałował. Tak więc sugeruje on tutaj albo złożenie ofiary bogom, posłanie po szamanów, albo użycie naszego sztukmistrza. Okej, tak więc przed wami teraz dokonanie tego trudnego wyboru pomiędzy tymi 5 opcjami. Jeżeli nie jesteście pewni, możecie zagłosować na więcej niż jedną opcję. Okej, także to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek, w którym zobaczymy, czy uda nam się rozwiązać ten tajemniczy problem złych duchów i szalonego wina.